Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Klaudyna Busza i jestem inżynierem w firmie INVEA-Tech. Jesteśmy tutaj dzisiaj z naszym partnerem, firmą EMCA. Jeżeli byliście już Państwo przy okazji parę ogłoszeń, czyli jeżeli byliście Państwo na naszym stoisku, wypełniliście ankietę, super, jeżeli nie, to zapraszam, bo jest do wygrania weekend w Giżycku. Także jak najbardziej zapraszam. Jeżeli przyjdziecie do nas, to też przy okazji może zainteresuje Was firma, która ma obok nas swoje stanowisko, firma Novicom. To są systemy, które między innymi zajmują się, czy służą do zarządzania adresacją i bardzo ładnie się integrują z naszymi rozwiązaniami. W związku z tym też może przy okazji zainteresuje Was ten temat. W związku z tym, że mamy dzisiaj mało czasu, bardzo prosiłabym o to, żeby wszystkie pytania zachować na koniec. Jeżeli zdążymy, to po prostu przejdziemy do pytań. Jeżeli nie, jestem i dzisiaj, i jutro, i będę też wieczorem na imprezie, w związku z tym będzie pewnie czas jeszcze, żeby ewentualnie porozmawiać. Temat jest długi i dziwny, w związku z tym chciałabym wyjaśnić, że na pewno nie proponuję Państwu wyjazdu traktorem na wakacje z rodziną nad morze, ani ciągnięcia brony za Porsche. Chciałabym tu spojrzeć na NetFlow troszeczkę z innej strony, jako takie paliwo do tego, co chcemy osiągnąć, a więc NetFlow jest tym paliwem. No, jak wykorzystamy, to już od nas zależy od tego, co chcemy osiągnąć. W związku z tym, że doświadczenia są bardzo ważne w życiu i chwała temu, kto korzysta z doświadczeń innych ludzi, nie tylko na sobie. W związku z tym w ramach zbierania doświadczeń chciałabym się dowiedzieć od Państwa, kto ma doświadczenie z NetFlow, kto wykorzystuje do czegokolwiek NetFlow w swojej firmie. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Odnośnie firmy INVEA-Tech. Jest firmą czeską, powstała w 2007 roku i od tej pory zajmuje się właśnie tematyką. Powstał również produkt FlowMon, czyli system do analizy NetFlowa, kolektor do analizy NetFlowa. I oczywiście w ramach kolejnych lat był ten produkt rozbudowywany o kolejne moduły służące, działające w oparciu o NetFlow i analizujące to, co dostajemy z tego protokołu. Tu taka troszeczkę przedpremierowo informacja, ponieważ od 1 października nie będzie już firmy INVEA-Tech, dlatego żebyście się Państwo nie zdziwili, że dzisiaj mówię jako INVEA-Tech, a za dwa dni będę się firmować FlowMon Networks, ponieważ nasza firma rozdziela się na część, która właśnie zajmuje się urządzeniami sieciowymi do monitoringu, czy urządzeniami do monitoringu sieci, i na drugą część, na Netcope Technologies, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie kartami FPGA i tym, co już tutaj związane z tą tematyką. Także po prostu nazwa naszego produktu stanie się nazwą naszej firmy niedługo. Jeżeli mówimy o NetFlow, to tylko podstawy, co przede wszystkim potrzebujemy, żeby w ogóle móc skorzystać z tego protokołu i z informacji, które on dostarcza. Przede wszystkim jakiegoś źródła. Tym źródłem mogą być urządzenia sieciowe typu switche warstwy trzeciej, routery. Jeżeli w sieci są już takie, są wstawione takie urządzenia, które potrafią generować NetFlow, to jest, mamy już swoje źródło, mamy już swoje paliwo, z którego będziemy korzystać. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma takich urządzeń, to też nic straconego, bo możemy wykorzystać sondy. Mamy w swojej ofercie takie sondy, które na bazie kopii ruchu
tworzą NetFlow i wysyłają do kolektora. No i właśnie, potrzebujemy kolektor, czyli miejsce, w którym będą te wszystkie statystyki przechowywane, będą analizowane i wyświetlane do dalszej analizy administratorów. A to, co jeszcze dodatkowo na tym możemy zrobić, to już jest dodatkowe moduły instalowane na kolektorze, więc jeżeli mamy możliwość uruchomienia NetFlow w naszej sieci na urządzeniach sieciowych, kolektor jest jedynym hardwarem, który tam musimy postawić, natomiast wszystkie dodatkowe moduły to już są opcje dodatkowe instalowane na kolektorze. Chciałabym dzisiaj spojrzeć na takie trzy podstawowe zagadnienia, do jakich możemy wykorzystać NetFlow. Pierwsze jako inżynieria ruchu, troubleshooting, analiza tego, co widzimy we własnej sieci. Drugie pod kątem bezpieczeństwa i pod kątem analizy i zwiększenia bezpieczeństwa w swojej sieci. A trzecie, jeżeli już wykorzystujemy NetFlow do swoich celów, to jeszcze jak jeszcze możemy na nim dodatkowo zarobić. Jeżeli chodzi o inżynierię ruchu, no to w związku z tym, że mamy statystyki, które możemy przechowywać przez duży okres czasu, nie są to całe pakiety, są to tylko informacje o tym, jaki ruch przepływał, jaki ruch jest w naszej sieci, to na pewno możemy to rozwiązanie wykorzystać do data retention, czyli do przechowywania przez długi okres czasu danych dokładnych, do których możemy później zajrzeć. Poza tym jest to technologia, która jest niezależna od producentów, więc możecie mieć w sieci urządzenia różnych producentów, możecie dostawić również sondy dodatkowo, a to po prostu będzie, najistotniejsze jest to, żeby te urządzenia wspierały NetFlow w jakiejś wersji. To wszystko może być z różnych urządzeń zbierane na kolektorze. Oczywiście dostajemy dzięki temu bardzo dokładne informacje o tym, kto z kim, jakie konwersacje, jakie protokoły i ile tego ruchu było. Poza tym mamy wsparcie dla rozpoznawania aplikacji NBAR 2, zarówno przy wykorzystaniu urządzeń CISC-owych, jak i jeżeli korzystamy z naszych sond. Ale oczywiście można tworzyć swoje definicje jako pary, na przykład adresów IP, portów i różne kombinacje jako swoje własne określone aplikacje. No i właśnie to, o czym głównie chciałabym powiedzieć, jak możemy wykorzystać do optymalizacji kosztów operacyjnych i optymalizacji łączy. Więc przyjmijmy taki przykładową topologię, gdzie te routery R1, R2 to są jakieś do innych AS-ów wyjścia, natomiast całość jest jednego topologia jednego serwis providera i powiedzmy ten router R5 jest to jakiś tam brzegowy, do którego mamy wyjście, po prostu przez który przepływa ruch od naszych klientów. W związku z tym jakoś tam ten ruch jest kierowany, dostajemy statystyki z routerów i co możemy na przykład zobaczyć? Każdy kolor to inny router, w związku z tym możemy obserwować, jak w czasie, jak się zmieniają trendy, jak wygląda obciążenie poszczególnych routerów w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku. Dodatkowe statystyki, które też nam mogą ułatwić analizę, ale przyjrzyjmy się routerowi R3 i R4, czyli gdzieś tam wewnątrz sieci. Możemy dokładnie zobaczyć, monitorować sobie konkretne interfejsy na tych routerach i porównać, który, jak jest obciążony. Oczywiście na razie nic tam wspaniałego, natomiast możemy dokładnie zobaczyć, co się działo na jakimś konkretnym interfejsie, jaki ruch tam przepływa, na przykład, gdzie on jest kierowany, do jakich AS-ów. Destination AS, mamy informację, gdzie ten ruch jest kierowany na tym konkretnym routerze, tym konkretnym interfejsie.
inne podejście, bardziej od takiego może biznesowego, z biznesowego punktu widzenia. Teraz spójrzmy na analizę tego, co wychodzi i przychodzi do naszych klientów i spójrzmy na to, co wychodzi u nas do naszych peerów. A oczywiście zbieramy sobie statystyki, więc możemy analizować, mamy trendy, jak wygląda ruch sieciowy naszych klientów. Możemy analizować tak naprawdę, gdzie ten ruch jest kierowany, dokąd. Zarówno w rozkładzie, w czasie możemy zobaczyć, jakie statystyki po prostu. W związku z tym, na przykład, jeżeli mamy sondę, również mamy informacje o URL-ach. Także i dużo innych statystyk, które ewentualnie możemy jeszcze wyciągnąć. Wszystko to zależy od tego, co potrzebujemy. Jeżeli patrzymy od strony, spojrzymy sobie na te dwa routerki, które wychodzą do peerów, no to możemy przede wszystkim przeanalizować, zobaczyć, jak wygląda ten ruch wychodzący jednym łączem, wychodzącym drugim łączem, zobaczyć, czy rzeczywiście jest kierowany ten ruch tak, jak sobie życzymy, tak jak potrzebujemy. Druga sprawa, jeżeli zobaczymy, że któregoś ruchu jest bardzo, bardzo dużo, to na tej podstawie możemy też przeanalizować na przykład ruchu do, powiedzmy, tutaj mamy CESnet. Jest bardzo dużo, możemy w ten sposób zastanowić się nad podpisaniem umowy z nowym peerem na przykład, bo bardziej będzie to opłacalne, bo mamy bardzo, bo klienci nasi korzystają akurat, czy bardzo dużo ruchu jest kierowane właśnie do tamtego AS-a. Zawsze jest to jakiś sposób właśnie inżynierii, analizy tego pod kątem optymalizacji. I oczywiście te albo aplikacje, albo na przykład, jeżeli interesują nas, są wprowadzane nowe usługi i chcemy analizować, bo mamy taką możliwość, mamy wgląd w ruch naszych klientów, możemy obserwować, jak wyglądają trendy, czy te nowe propozycje, które przedstawiają na przykład konkurencja, czy są rzeczywiście opłacalne, czy tego ruchu jest więcej, czy się to zmienia. Pod kątem bezpieczeństwa. Jest już to zaawansowana metoda analizy i analizy NetFlow i po prostu analizowania tych wszystkich danych, które dostarczamy. Oczywiście mając wszystkie firewalle, IDS-y, IPS-y, antywirusy, no wiemy, że nie są to rozwiązania, które no są konieczne, ale nie są kuloodporne. W związku z tym, jeżeli chcemy wiedzieć, co się przedostało, czy co się dzieje jeszcze wewnątrz sieci, na przykład na zasadzie analizy behawioralnej, to jest właśnie to rozwiązanie, które nam pokaże, przeanalizuje wszelkie odstępstwa. Analiza behawioralna to na przykład taką informację dostaniemy, jak w pięciu minutach średnia jest 286 zapytań DNS-owych. Przykładowy oczywiście alert. A teraz było 1933 zapytania DNS-owe. Jest to ruch normalny? No jest, nie będzie blokowany, ale jest nienaturalny, bo jest dużym odstępstwem od normalnego zachowania sieci. Detekcja różnego typu zagrożeń, które mogą się pojawić wewnątrz sieci, mogą przejść niezauważone. W związku z tym dostajemy też bardzo dużo dodatkowych informacji, szczegółów odnośnie tych zagrożeń. Tu taki przykład akurat z jakiejś komunikacji z hostami na blackliście. Dostajemy informacje tak naprawdę dokładnie, co to jest za adres, dlaczego się znalazł na blackliście i szczegóły dotyczące tego konkretnego adresu IP. Takie rozwiązanie ma również wsparcie dla SIEMA czy jakichkolwiek systemów, które zbierają logi, informacje o eventach, więc możemy to przesyłać po prostu, już wykryte eventy możemy przesyłać dalej, żeby były gdzieś zbierane, ale również możemy tworzyć, generować sobie raporty mailowe, które będą wysyłane mailem,
w postaci PDF-a. Drugim podejściem do bezpieczeństwa z wykorzystaniem NetFlow to oczywiście detekcja i eliminacja ataków DDoS. W związku z tym, że jest to NetFlow, czyli nie mamy wglądów konkretnie dokładnie w pakiety, mamy tylko informacje do warstwy czwartej, no jest to skoncentrowane na ataku wolumetrycznym, więc aplikacyjne tutaj odpadają, natomiast wolumetryczne jak najbardziej. Oczywiście dane, które są używane, są z różnych źródeł, bo to nie ma znaczenia, czy to będzie z routera, czy z sondy. Tworzone są dynamiczne profile ruchu, mamy dostarczane charakterystyki ataku i powiadomienia różne. To znaczy możemy tylko dostawać informacje o tym, że coś się dzieje i później manualnie wykonać jakąś akcję, załączyć, natomiast może to być też, może się to odbywać automatycznie. Takie przykładowe informacje, które dostajemy, to jest typu top, top, top. Nieporozwijane te statystyki są, więc to wszystko, co nas interesuje, po prostu rozwijamy sobie, dostajemy informacje. Natomiast jeżeli to jest za mało jeszcze i chcemy dokładnie przeanalizować ten ruch atakujący, to klikając w Analyze przenosimy się właśnie do tego głównego centrum monitorowania, gdzie już mamy wyselekcjonowany ten nasz chroniony segment i możemy sobie dalej analizować, nakładając wszelkie statystyki, jakie tylko będą potrzebne. Wsparcie dla FlowSpec'a już wkrótce, to znaczy w tym roku jest planowane wprowadzenie wsparcia właśnie dla FlowSpec'a, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to będzie to w tym roku. Scenariusz wdrożeniowy jest uniwersalny, to znaczy jest to jeden moduł, tylko możemy go wykorzystać na różne sposoby, czyli może być w wersji standalone, a więc tak naprawdę tylko analizuje ruch sieciowy i wykrywa zdarzenia. Druga sprawa i na przykład alarmuje nas, tak? Takie bez żadnego działania. Drugie podejście może po wykrytym ataku manualnie być uruchamiane bądź automatycznie przekierowanie ruchu. Przekierowanie ruchu na zasadzie BGP bądź Policy Based Routing. I ewentualnie powiązanie ze Scrubbing Center, czyli właśnie również przekierowanie tego ruchu i bezpośrednio do jakiegoś Scrubbing Center, gdzie ten ruch będzie oczyszczany. A świadczenie usług, czyli właśnie ta dodatkowa trzecie podejście, gdzie po prostu możemy to wykorzystać jeszcze dodając dodatkowe usługi dla naszych klientów. Wykorzystujemy te same moduły, natomiast tworzymy konta dla klientów. Te konta, każdy klient może mieć całkowicie niezależny dostęp z widocznością tylko i wyłącznie swojego ruchu sieciowego, więc rodzaje uprawnień są też bardzo różne, w związku z tym może być tak, że klient na przykład będzie miał możliwość analizy swoich danych, więc będzie widział ten swój ruch, będzie miał możliwość wykonania coś tam, przeklikania się przez ten system, ale jeżeli nie chcecie, żeby aż taką klient miał swobodę w analizowaniu, równie dobrze mogą być po prostu stworzone alarmy i raporty przez administratora, które będą dostępne albo wysyłane do klienta, na przykład co miesiąc, czy co jakiś okres, wybrany okres czasu. I teraz nasze rozwiązanie składa się przede wszystkim z kolektora, czyli zbiera statystyki. Jeżeli ma skąd zbierać, no to super, to jest to jedyny hardware, który jest potrzebny. Może to być appliance hardware'owy bądź wirtualny, więc jeżeli akurat korzystacie mocno ze zwirtualizowanej infrastruktury, to jak najbardziej na VMware bądź na Hyper-V możemy taki kolektor postawić. Sondy również. Natomiast jeżeli właśnie potrzebujemy sondy, nie mamy możliwości zbierania, wysyłania NetFlow z urządzeń sieciowych, możemy wstawić sondę, która na zasadzie kopii ruchu ze spanportu, mirrorportu,
albo z tapa, który będzie inline'owo wstawiony w jakiś uplink, będzie analizowała ten ruch, tworzyła z niego NetFlow i wysyłała do kolektora. I do tego dodatkowe pluginy, to jest wszystko instalowane na kolektorze, więc jeżeli potrzebujemy czegoś dodatkowo typu DDoS Defender, typu Anomaly Detection System, możemy to zainstalować po prostu na kolektorze, który posiadamy, na którym zbierane są wszystkie statystyki. I to w takim razie z mojej strony wszystko, krótko, szybko. Natomiast jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jestem teraz do dyspozycji.